Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Put an angel on earth just for you, could rescue you from the depths of hell, and you wouldn't know what it's like to be her angel. One day you'll fail to stop. And when you do, you will change the world. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną rękawica od ADBL-a. Druga u mnie na kanale i chyba... No tak, chyba ADBL ma dwie rękawice do mycia auta. Pierwsza to jest szmata, która już była. Propozycja się pojawi. Tragedia, zobacz. To jest w ogóle szmata. Naprawdę szmata. Dramat. To w ogóle zero plusów tak naprawdę. Czyli ten sobie darujemy. Przechodzę do tej rękawicy, która z tego co pamiętam chyba kosztuje 44, w okolicach 50 zł. 44, 50, 45. Tak czy tak, pięciu dyszek nie zamyka. Na pierwszy rzut, jeżeli chodzi o tę rękawicę, to jest wielkość. Jest ogromna. W porównaniu do Jayona, mojej ulubionej, jest o niebo większa. Tak naprawdę to... O, tu się kończy moja dłoń, zobacz. A tu jeszcze mamy 10 cm. I to jest jak dla mnie, wada tej rękawicy, że dla mnie jest za duża. Ale plusem tej wielkości jest to, że fantastycznie myje się na płaskich, dużych powierzchniach. Sama waga tej rękawicy właśnie wystarczy, żeby nią sunąć po lakierze. Kolejna rzecz, ściągacz. No i tu jest dobrze. Tu, żeby się zsunęła, a naprawdę chłonie dużo wody, trzeba się namęczyć.
Zresztą pokażę tę fantastyczną wcześniejszą rękawicę. To jest jakaś w ogóle nieporozumienie. Macham nią prawie 2 miesiące i nie widzę jakichś oznak zużycia, więc jest dobrze. Jest dobrze, ściągacz trzyma. Kolejna rzecz, jest też przedziałek na paluchy, żeby sobie móc kontrolować rękawice, ale tak jak mówiłem, u mnie właśnie paluchy kończą się na tym przedziałku, na paluchy. Dla osób, które mają duże dłonie, będzie fenomenalna sprawa. Teraz tak, jeżeli chodzi o jakość mycia, bardzo fajnie, naprawdę. Za 50 zł, tutaj cena jakość jest naprawdę wysoki level. W ogóle fajnie jest, bo we wnętrzu ona ma jakiś taki materiał, spójrz, który mam uczucie tak jakby woda z szamponem jak zatrzymywałoby, właśnie, że jakby ona nie wnikała w środek rękawicy, tak jakby zatrzymywało tę wodę, jakby ona była właśnie na zewnątrz i pod tym względem bajka. Znaczy takie wrażenie jest, naprawdę. Tak jakby ten materiał właśnie nie przepuszczał wody i trzymał ją na zewnątrz w tym właśnie, to jest chyba flizelina, ojejku. Mikrofibrowy taki, kurczę, materiał. Tak, to chyba mikrofibra. Chyba tak to był. Tak, to będzie taka mikrofibrowa sprawa. Kolejna rzecz. Wyczesywanie. Tak jak przy J-Uniku. Bardzo prosto. Klasyczna szczoteczka. I się nic nie zmienia. Proszę. Elegancko. Naprawdę bardzo fajnie. Gęściachna. I tak. Jedyne co zauważyłem, to tutaj troszeczkę odstaje, ale tą stroną nie myjemy tutaj przy nadgarstku, więc spoko. Przy przyszywaniu widać, że załapało. O, wystarczy je wyciągnąć, te włoski. Ale to jest drobiazg. Naprawdę drobiazg. Nie nazwałbym tego nawet minusem. Czyli wyczesywanie, tak jak przy czajniku. Idealnie. Bez żadnych, bez najmniejszych problemów. Zaraz zobaczysz teraz po wyczesaniu, jaka będzie puszysta i mluchna. Naprawdę za te pieniążki bajka. Oczywiście J-On jest moją ulubioną rękawicą tego typu, takich mikrofibr, z tego względu, że mam idealnie dopasowaną do dłoni. Jest bardziej miękka. Ta niestety jest sztywna. Ona mięknie, jak nabierze wody, ale to jeszcze do J-Ona trochę brakuje. Ale J-On kosztuje prawie 3 razy tyle, więc o czym mowa. O czym mowa. Tutaj cena do jakości naprawdę super. Widzę, że logo się zmieniło, jest tylko czarno-białe w porównaniu do tego, nie wiem dlaczego. Czy to już jest może ta nowa, jakaś nowa szata graficzna? Nie mam pojęcia, aż tak nie śledzę firm. A właśnie, miałem Ci pokazać, jeżeli chodzi o puszystość. Spójrz. Bajka, co? Super. Zobacz. Naprawdę bardzo fajnie. Super. No dobra, myślę, że więcej... jeżeli chodzi o zakamarki, zderzak, tudzież właśnie gdzieś grill, no to no jest duża. No jest duża i ona przy zderzaku potrafi mi niestety wisieć gdzieś tu się tak... No niestety, no kurczę, na moją dłonię jest za duża, żebym sobie mógł nią tak pooperować, bo mi się zsunie, ale ściągacz trzyma. Osoby, powtórzę się, które mają dużą dłoń, idealnie. No dobra. Cena, jakość, naprawdę rewelacja. Super. Do płaskich, dużych powierzchni bomba. Bierze naprawdę kolosalną ilość wody ze względu na wielkość i powtórzę się po raz kolejny. Plusem jest to, że tak jakby zatrzymywała wodę, pozwalała jej siedzieć właśnie w tej całej mikrofibrze i nie przenikać zbytnio do wnętrza. Pod tym względem też bomba. No dobra. Moją opinię znasz na temat tej rękawicy. Naprawdę warta swojej ceny. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!